Witam na kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj coś innego. Coś nie za 1000, a za 1015. Autoleweta Fiat Ducato z 1999 roku z silnikiem 2.8 JTD. Coś tam. Tam jest X-em, który czeka sobie na przeszczep serca. Cóż mogę powiedzieć o tej lewecie? Kupiona po to, by moja działalność się rozwijała. Nie jest to jakiś super nowoczesny model, ale na początek jak najbardziej do pracy jest gotowa. Może ktoś ją zna, kojarzy, była w Kutnie. Silnikowo jest bardzo fajnie, nie ma z nią problemów żadnych, ale na przykład jest tam gdzieś korozja, szczególnie na ramie, gdzieś tam na mocowaniach kielichów. Nie jest tragicznie jeszcze, ale już niestety trzeba się nią zająć, tak jakby tutaj drzwiami. Jest to wersja double cabin. Powinna mieć w sumie chyba jeszcze cztery rzędy, cztery siedzenia, no ale nie ma. We wnętrzu tej oto lawety nieciekawego w sumie, jak Ducato zwykłe, ale miałeś kilka przygód ciekawych bardzo. Zaraz zobaczycie, jak to odpala. Aku jest trochę taki słaby, albo już pada rozrusznik. Co było zrobione? Zrobiony był rozrząd, płyn chłodniczy, oleje, wymiana opon na nowe, wymiana prawego zacisku, ponieważ już się zaciął i już nie pracował tak, jak powinien. Musiałem wymienić przewód zasilający w ciągarkę, ponieważ ktoś bardzo zdolny tak to podłączył, że zwierał na masie, no i wciągarka nie działała, więc musiałem to zrobić. Ciekawostką jest to, że byłem u elektryka, elektromechanika, który no powiedział, że to działa, bo akurat to było tak, że ten kabel raz stykał, raz nie stykał karoserii, więc raz ciągarka działa, raz nie. No i była taka sytuacja, że pojechałem w samochód, a wciągarka no, nie działała, więc to też jest kłopot. No i on powiedział, że to tylko wina źle zwiniętej liny i wszystko zrobione. No ale niestety samochód nie wciągał dalej, więc przyjrzałem się tej sprawie. No i już okazało się, że kabel już od długości, od wysokości akumulatora był fajnie przetarty. Więc tak to wygląda. Nie za bardzo to... no, jeżeli ktoś jest elektromechanikiem i zajmuje się tym, no to powinien to zrobić, no a niestety tego nie zrobił. No cóż, kasy są mechanice. No lepiej nic nie robić, ale kasę wziąć. No i że 200 w sumie za to, że nawinął linę na nowo. Ma obrysówki. Ma też bardzo słabe lampy oryginalnie. Znaczy oryginalnie, to zamontował takie byle jakie. I to tak nie działa, jak powinno. Ale prezentuje się według mnie fajnie, bo nie wygląda jak trup. No, może za parę lat będzie trupem, ale nie aż takim. Bardzo fajnie pracuje. Jest to wersja 2.8 JTD. Ma 130 koni około. Naprawdę silnik bardzo fajny, bardzo kulturalnie pracuje. Daje sobie radę w każdej sytuacji. Nawet z takim samym Mondeo sobie radę dawał, nie poddawał się. Mocy mu nie brak, a spala jakieś 10 litrów. A na swoją ramę może wziąć 1300 kg, no tam plus minus 1400. Tyle może legalnie zapakować, na pewno woził o wiele, wiele więcej. No i w sumie to tyle w tym odcinku, ponieważ no trudno by mówić o autolawecie. A może jeszcze o wyposażeniu powiem, bo wyposażenie to jest też ciekawe, bo ma wspomaganie webasto, ma elektryczne szyby. Ma też wybawcę, jak wspomniałem. Co jeszcze ma z ciekawostek? Chyba nie. Centralny zamek, który działa raz na jakiś czas. CB radio. No i to wszystko, co mogło być. Wnętrze nawet zachowane fajnie. Nie ma jakiejś tragedii. Ale też do pieszczenia, do ogarnięcia. Plan taki jest, że jeszcze ta laweta pojedzie trochę. A potem będziemy ją remontować. Remont blacharski. Lakier musimy odświeżyć, wyremontować. I jak służy dalej te lat ileś tam.